smakkujaw.pl. Szybkie danie dla głodnego. Przyrządzę dzisiaj błyskawiczną potrawę. Będzie to fasola z podsmażaną kiełbaską. Jest to bardzo proste danie, bardzo szybkie do wykonania i naprawdę nie wymaga specjalnych umiejętności kulinarnych. Będziemy potrzebowali puszkę fasoli. Mamy fasolę czerwoną, jest to z Bonduela, jest to fasola bardzo dobrej jakości. 3 laski kiełbasy, 1 ząbek czosnku, 1 cebula pokrojona w piórka, 4 łyżeczki papryki słodkiej mielonej, pół łyżeczki papryczki chili i będzie również potrzebny olej kujawski, promujemy kujawy, do podsmażenia cebulki, czosnku i kiełbasy. Pokroimy kiełbaskę na plasterki, takie niezbyt grube, troszeczkę po skosie. Pokroiłam kiełbaskę i jak błyskawiczne danie, to już szybciutko zabieram się za smażenie. Na rozgrzaną patelnię wlewam troszeczkę oleju. Wrzucam czosnek. Odrobinkę to tylko podsmażę. Czosnek już uwolnił swój zapach, a zatem wrzucam kiełbaskę i też ją chwileczkę podsmażę. Kiełbaskę mamy ładnie już podpieczoną, przepięknie pachnie, a zatem dorzucamy cebulkę i podsmażamy do momentu zeszklenia. Cebulkę mamy ładnie zeszkloną, a zatem dodaję słodką papryczkę. Tu mam odmierzone 4 łyżeczki, tak jak mówiłam. Dosypuję papryczkę chili. Wszystko przemieszam. Zaraz nabierze pięknego pomarańczowego koloru. No i doda oczywiście smaku naszej potrawie. Dosłownie chwilkę posmażymy. Staramy się, żeby dokładnie wymieszać. Pięknie pachnie, fajnie wygląda i będzie super smakowało. Na patelnię wrzucamy odsączoną i przepłukaną fasolę. Wszystko przemieszamy i podsmażamy dosłownie no 3-4 minutki, ponieważ fasola jest to fasola z puszki, więc ona wymaga tylko podgrzania. Fasolka już nam się podgrzała. Nasze danie pięknie pachnie. Jak widzieliście, ja nie dodawałam tutaj zbyt dużo tłuszczu. O, proszę bardzo. Nasze danie jest już gotowe. A zatem wyłączam gaz i zaraz podaję do stołu. Naszą pyszną potrawę wyłożyłam już na talerz. Jak widzieliście, przygotowanie łącznie ze smażeniem trwało to około 10 minut. Przepięknie pachnie, fajnie wygląda. Ja ozdobię tylko jeszcze tutaj odrobiną o takiej natki pietruszki. Ja ją sama wyhodowałam. Na razie jest taka maleńka. Jest to bardzo szybkie, bardzo proste danie do wykonania. A zatem gorąco polecam i życzę smacznego.